Witajcie. Dziękuję bardzo Kasprowi za to, że zaprosił Was na moją prezentację. To ja. Ta prezentacja nazywa się w jakiś sposób trochę myląco, ponieważ być może nie jest to software design, jest to bardziej taki software engineering, ale generalnie chodzi o to, żeby po tej prezentacji autentycznie być w stanie zastosować pewne proste koncepty wynikające z programowania funkcyjnego i zastosować je bezpośrednio w kodzie, który piszemy. Ja się krótko przedstawię. Przedstawiłbym się, gdyby slajd się zmienił. Nazywam się Tomasz Kowalczyk, zajmuję się PHP-em od około prawie 10 lat. Na GitHubie możecie znaleźć mnie pod nickiem Thunder, na Twitterze pod nickiem TMMX i generalnie pod domeną Kowalczyk.cc. Kiedyś blogowałem, być może jeszcze do tego wrócę. Tym awatarem zazwyczaj się posługuję w internecie, także w taki sposób, że to powiem ten. Programowanie funkcyjne jako samo pojęcie jest bardzo szerokim tematem, dlatego od razu zaznaczam, że jeśli będą pewne nieścisłości, tak jakby z czystą teorią programowania funkcyjnego, to jest to niezamierzone, ale też nie jest to błąd, ponieważ ta prelekcja nie jest to do zasady o programowaniu funkcyjnym. Nie będzie monad? Monady były na innych prelekcjach, tutaj ich nie będzie. Znaczy będą w formie pewnych zamierzonych żartów. Zachęcam do ich znajdywania ich. Nie, to nie było szyderstwo, to był zwykły żart. Na początku chciałbym, żebyśmy poznali lub też przypomnieli sobie kilka podstawowych pojęć związanych z programowaniem funkcyjnym, które w dalszej części pozwolą nam na zrozumienie, dlaczego przykłady, które są pokazywane, są w jakiś sposób dobre. Pierwszym pojęciem jest oczywiście immutability, czyli niezmienność. I chodzi generalnie o to, że największym problemem w programowaniu jest utrzymywanie stanu. W momencie, kiedy zredukujemy sam problem stanu, to samo programowanie staje się o wiele prostsze, ponieważ nie trafiamy na błędy, które wynikają z tego, że gdzieś coś się zmieniło, a my o tym nie wiemy. Każda zmiana musi tworzyć kolejny tak jakby byt, ponieważ ten kolejny byt, sama transformacja tego bytu z stanu poprzedniego do stanu następnego jest jawna. Drugim pojęciem, które jest istotne, to są tak zwane funkcje wyższego rzędu. I tutaj właśnie o tej nieścisłości, że dopowiem, chciałem powiedzieć, ponieważ co do zasady, na potrzeby tej prezentacji ustalmy, że funkcje wyższego rzędu wywołują funkcje niższego rzędu, aby przetransformować pewne kolekcje obiektów z jednej postaci na drugą. Więc generalnie rzecz biorąc, całą teorię programowania funkcyjnego, że dopowiem, i to, w czym naprawdę są funkcje wyższego rzędu, prosiłbym bardzo, żeby nie krytykować tej nieścisłej definicji. Generalnie chodzi po prostu o to, że funkcja niższego rzędu operuje bezpośrednio na pewnej informacji, funkcja wyższego rzędu operuje na pewnej kolekcji informacji i wykorzystuje operacje do tego, żeby wykonać ją na każdym elemencie tej kolekcji. I oczywiście, mówiąc o programowaniu funkcyjnym, nie można pominąć najbardziej istotnych i trzech operacji, które zazwyczaj wykonujemy. Są to operacje map, filter i reduce. W PHP oczywiście są one dostępne. Tutaj warto zauważyć, że napisałem PHP 7, ponieważ PHP 7 posiada pewne istotne usprawnienia. I w PHP 7, tak samo jak w PHP 5, mamy dostępne funkcje ArrayMap, ArrayFilter i ArrayReduce. Te funkcje dalej będą używane w przykładach. W PHP 5, owszem, one też są, tylko w PHP 5 mamy jeden bardzo istotny problem. Te funkcje mają bezwarunkowo rzucają błędem, który jest niełapalny, rzucają pewnym warningiem, jeśli tylko wynik funkcji niższego rzędu zakończy się jakimkolwiek błędem. Tutaj jest oczywiście przykład, który polega na tym, że, o chyba zamieniłem slajdy, jeśli mamy funkcję ArrayMap i ta funkcja niższego rzędu, którą w niej umieścimy, rzuca wyjątkiem, z jakiegokolwiek powodu, dostajemy automatycznie PHP warning. I niestety tylko operator supresji błędów jest w stanie ten warning tak jakby wyciszyć. Oczywiście nie chcemy używać tego operatora, ponieważ on wycisza wiele innych rzeczy, które potencjalnie chcemy, żeby były widoczne,
Dlatego właśnie tego nie robimy i dlatego mówię, PHP 7 naprawiło ten problem. I tutaj właśnie mówiłem, że zamieniłem slajdy, ponieważ ten slajd powinien być po poprzednim. To jest dokładnie miejsce w kodzie PHP 5, które rzuca tym błędem. Jeśli tylko zendCall function wykona się z innym statusem niż success, automatycznie wywołuje się funkcja PHP error docref, która nie jest w żaden sposób niczym zabezpieczona. I tutaj oczywiście zamieściłem link do GitHuba, do pliku array.c i odpowiednie linijki, które rzucają ten błąd w funkcji ArrayMap, ArrayFilter i ArrayReduce są wymienione poniżej. Tutaj już się link do slajdów zostanie umieszczony na moim Twitterze, tudzież w innych mediach społecznościowych, także będzie można zajrzeć i tak jakby tych linijek nie trzeba w tym momencie zapamiętywać. Ewentualnie po prostu można to wyszukać w kodzie. I tak jak już mówiłem wcześniej, ta lekcja nie jest o programowaniu funkcyjnym, ona jest o tym, jak widzieć pewne koncepty programowania funkcyjnego w regularnym kodzie i w jaki sposób zastosować je w taki sposób, żeby kod był bardziej czytelny, lepiej utrzymywalny, powodował mniej problemów. I tutaj chciałem jeszcze jeden cytat, który między innymi skłonił mnie do przygotowania tej prelekcji, który widziałem kiedyś na reddicie PHP-owym. Człowiek napisał tak, pracuję nad systemem, który używa różnych fajnych trzyliterowych skrótów, takich na przykład jak DDD, CQRS i tak dalej, chociaż CQRS nie jest trzyliterowym skrótem. I to zdanie na zielono, to jak różnica między tym, że kod, nasz kod ma być bardziej funkcyjny, a tym, żeby nasz kod był napisany bezpośrednio w Haskellu. Więc nie piszemy bezpośrednio w Haskellu, piszemy w lepszym PHP. To jest idea tej prelekcji. Ale to były podstawy, które chciałbym, żebyśmy tak jakby wyrównali pewien poziom. W tym momencie zobaczmy przykłady kodu, czyli w jaki sposób można te rzeczy wykonać. Pierwszym przykładem jest to, że czasami w kodzie umieszczamy jakieś losowe warunki, tak, że jest jakiś algorytm, który w jakiś dane przetwarza, potrzebujemy, żeby pewne dane nie przetwarzał, no to oczywiście, co jest najprostszym rozwiązaniem, piszemy ifa gdzieś w środku kodu, który skipuje, robi continue, robi breaka, robi cokolwiek i po prostu nie przetwarza danych informacji. I tu jest bardzo prosty przykład. Już widzę, że kolorowanie tego kodu to nie był dobry pomysł. Jest klasa team, która zawiera prywatną zmienną users. Do tego przykładu można się przyzwyczaić, ponieważ wszystkie przykłady opierają się o tą klasę. I generalnie rzecz biorąc, mamy metodę getActiveUsers, chcemy utrzymać kolekcję wszystkich użytkowników, którzy są aktywni. Na potrzeby tego projektu użytkownicy aktywni są zdefiniowani jako ci, którzy nie są zablokowani i nie są ukryci. I oczywiście deklarujemy zmienną, robimy foricha w kolekcji użytkowników. Dla obu przypadków piszemy ifa, który robi continue, przypisujemy informacje do agregatu, zwracamy agregat. Co w tym jest nie tak? Ten kod oczywiście, gdyby wyglądał w ten sposób, jeszcze nie jest zły. Problem jest taki, to co jest tutaj pomiędzy tymi dwoma czerwonymi blokami, jest komentarz. Czasami te foricze potrafią zawierać inne foricze, potrafią zawierać inne warunki. Ten kod potrafi urosnąć do takich poziomów, że funkcja getActiveUsers nagle poza tą nazwą, która oczywiście mówi, co ona robi, nie bardzo ma wspólnego, bo czasami może się nawet okazać, mówię, widziałem projekty, w których takie funkcje dosłownie wysyłały jeszcze maila komuś, także no, to po prostu naprawdę potrafią być śmieszne rzeczy. To nie było śmieszne w momencie, kiedy pracowałem tymi projektami, teraz jest śmieszne, więc możemy sobie pożartować. W jaki sposób możemy to w jakiś sposób ulepszyć? Pierwsza sprawa. Operacje, które wykonujemy, czyli sprawdzanie, czy użytkownik nie jest zablokowany i to, czy użytkownik jest ukryty, wyciągamy jako klożury, jako nazwane funkcje anonimowe. Trochę może to brzmi nie tak, ale generalnie zmienna jest nazwana funkcja anonimowa. I po prostu mamy te operacje zdefiniowane, czytając nawet same nazwy zmiennych, wiemy, co tam się dzieje. I w tym momencie wołamy na tej kolekcji dwa razy ArrayFilter i generalnie rzecz biorąc otrzymujemy ten sam kod, przy czym nie ma tu żadnych pętli, operacje są nazwane, ten kod przynajmniej moim zdaniem jest lepszy. Aczkolwiek jak dobrze się spodziewacie, że ten kod jest żółty, to jeszcze jest kod zielony, który jest tak jakby najlepszym podejściem w takim przypadku.
I oczywiście tutaj zachęcam do tego, na przykład, że szczególnie, na przykład, jeśli mamy takie rzeczy dostępne w projekcie, to można użyć, na przykład Doctrin posiada klasę Array Collection, która ma takie metody zaimplementowane właśnie w tej klasie. Ale zrobienie tego typu klasy jest bardzo proste. Chodzi tylko o to, żeby takie kolekcje właśnie wstrzymać w obiektach, które eksponują metody takie jak na przykład filter i zwracają nową kolekcję, która zawiera już przefiltrowane elementy. I w tym wypadku mamy dwie operacje, które są zdefiniowane, tudzież n operacji, które są zdefiniowane i po kolei. Ten kod prawie się czyta jak prozę po angielsku. To jest właściwie też to, co dzisiaj Sławek Sobutka mówił o tym, że nie pisz kodu, pisz prozę. Użytkownicy, filtruj nieukrytych, filtruj niezablokowanych, wynik zostaje zwrócony. Drugim przykładem jest przykład, w którym potrzebujemy pewne dane przetransformować z jednego stanu na drugi. I tutaj znowu. Mamy klasę team, czego oczywiście nie widać, ponieważ kod zrobiłem na szaro, ale to, co jest istotne, to jest to, że chcemy pobrać wszystkie identyfikatory tagów danych użytkowników. Załóżmy, że użytkownicy w tym systemie mogą mieć przypisane tagi. I co robimy? Deklarujemy tablicę ID-ków. W tym momencie mamy dwie pętle. Pierwsza, która jedzie po użytkownikach, druga, która jedzie po tagach i trzecia operacja, która jeszcze filtruje do tego, tak żeby te identyfikatory były unikalne. Po tym, jak już to wszystko się wykona, zwracamy tablicę, jest OK. Co w tym kodzie nie jest OK? Po raz kolejny. Te operacje są zaszyte w kodzie, ten kod trzeba przeczytać, trzeba zrozumieć, co w nim jest, trzeba te pętle tak jakby odwinąć i zrozumieć, jaki jest cel biznesowy tego kodu. Kod żółty, czyli stan pośredni, to są te trzy operacje wyciągnięte znowu do pewnych operacji. I tutaj oczywiście chciałem zaznaczyć, że to nie muszą być funkcje anonimowe. To mogą być jakiekolwiek inne funkcje. PHP pozwala na typ callable, jest bardzo szeroki i mogą to być zarówno też metody na tej klasie. To nie muszą być wcale funkcje anonimowe. Po prostu to jest w jakiś sposób pisania kodu, który mi się w jakiś sposób podoba, ale to chodzi o to, żeby te operacje były gdzieś zdefiniowane i gdzieś nazwane. Jeśli to będą metody, tudzież jakieś helpery, cokolwiek, też jest OK. Ważne jest to, co jest na dole, żeby te rzeczy, które przetwarzamy, żeby były zapisane w sposób, tutaj w tym wypadku funkcyjny, czyli mamy po kolei operacje, które transformują nam stan z jednego do drugiego, ale za każdym razem z dobrze zdefiniowanego stanu do innego dobrze zdefiniowanego stanu. I oczywiście ten przykład, który jest tutaj na dole, jest całkowicie nieczytelny, ponieważ no, w tym momencie odwinięcie tego, co to jest array unique od mapa, od reduce'a i tak dalej, może być ciężkie. Ale jeśli ten kod napiszemy w ten sposób, tutaj się oczywiście linijka niestety zawinęła, więc powiedzmy nie wygląda to tak, jak chciał, żeby to wyglądało, ale znowu mapujemy użytkowników do tagów, redukujemy te tagi do wspólnego array tagów i te tagi znowu mapujemy do ID-ków i jeszcze wołamy na koniec na nich operację z unifikowania. Trzecim i ostatnim przykładem takiego prostego refaktoringu jest, jak się można domyślić, operacja reduce. I tutaj akurat jest przykład bardzo prosty. Potrzebujemy, użytkownicy mogą mieć punkty. Te punkty chcemy zsumować. Chcemy, żeby po prostu getUserPoints zwracało sumę punktów użytkowników w danym zespole. I oczywiście deklarujemy zmienną, jedziemy pętlą po użytkownikach, punkty dodajemy do zmiennej, zwracamy zmienną. Przykład bardzo prosty i krótki. Oczywiście wyciągamy operację do funkcji anonimowej, wołamy na tym reduce'a, a w przypadku idealnym po prostu wołamy reduce z wartością początkową 0. Tutaj oczywiście to może też być złożenie operacji map i sum, ewentualnie po prostu map i reduce, ale tu mi się wydawało po prostu, że jest to najlepszy sposób na pokazanie tego. I teraz można zobaczyć, jak to wszystko może wyglądać w momencie, kiedy te operacje faktycznie wykonują pewną skomplikowaną logikę domenową i jeśli potrzebujemy na przykład, tutaj oczywiście przeczytam, ponieważ tego nie widać, get active users points by category. I chodzi o to, jeśli potrzebujemy wszystkich aktywnych użytkowników, jeśli potrzebujemy sumować wszystkie punkty aktywnych użytkowników. W tym momencie widać, w jaki sposób ten zapis potrafi być po prostu przetwarzaniem przez kolejne kroki, jest przetwarzaniem jednego zbioru danych w inny zbiór danych kilka razy, aż otrzymamy finalny wynik,
który jest w jakiś sposób czytelny. W tym momencie oczywiście można mieć już pewne obiekcje, w jakiś sposób można się ze mną nie zgodzić, stwierdzić, że to nie jest sposób, w jaki ktoś chciałby pisać kod, w jaki sposób ja sam chciałbym pisać kod, więc pomyślałem też i o tym i stwierdziłem, że jest kilka argumentów w jakiś sposób przeciw. Po prostu gdybyście chcieli wrócić jutro do swojego biura i powiedzieli, słuchajcie, ja słyszałem na konferencji, że tak się pisze kod, więc teraz piszmy kod tak. Ja teraz zespół powie, ale my nie chcemy tego kodu pisać. W związku z czym pierwszym problemem jest to, że owszem, oba podejścia działają. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ponieważ zarówno kod na początku, który używał kilku pętli, wykonywał jakieś w środku warunki i tak dalej, działa tak samo jak ten kod, który potem używa wyciągniętych operacji nazwanych i tak dalej. Więc to jest oczywiście problem, który bardzo często wynika ze struktury zespołu, ze struktury tak jakby personalnej tego, kto jest w naszym zespole, kto jest w naszej firmie. Jeśli powiedzmy ktoś pracuje w firmie, w jakiejś na przykład, nie wiem, agencji reklamowej i generalnie jedynym wyznacznikiem tak jakby jakości projektu jest to, jak szybko jest on w stanie być dowieziony, jak szybko jest on w stanie sprzedany klientowi i jak szybko można wypłacić sobie premię za tak jakby sukces w tym projekcie. Oczywiście to podejście się nie sprawdzi, wręcz zarząd tudzież jacykolwiek inni programiści będą to wrogo nastawieni, ponieważ jakiekolwiek obsuwy w projekcie oczywiście będą się kończyły naganami, jakimiś dywanikami czy tego typu rzeczami. Tutaj oczywiście potrzeba po prostu chęci na to, żeby mieć autentycznie argumenty i mieć też chęć właśnie w jakiś sposób postawić się i powiedzieć, słuchajcie, tu jest pewna inżynieria programowania, tutaj jest pewna jakość kodu, my w ten sposób jesteśmy w stanie produkować kod lepiej utrzymywalny, kod, który jest mniej podatny na błędy i tak jakby w ten sposób uzasadniać chęć w jakiś sposób zmiany. Tutaj oczywiście jest odpowiedni obrazek z XKCD, w którym po prostu jeden człowiek pyta drugiego, co ci w ogóle daje to programowanie funkcyjne? No i oczywiście można też odpowiedzieć właśnie w drugi sposób, że rekursja ogonowa jest sama w sobie, że to powiem, jest czymś bardziej. Ale tak jak mówię, to nie musi być zawsze dobrze zrozumiane, dlatego dobrze jest mieć te argumenty, żeby się bronić. Drugim argumentem jest to, że ej, słuchaj, ale ja tu piszę kod PHP, więc weź mi tutaj z Haskellem, Scalą, czy czym, co ty tam wyczytałeś w tym internecie, to po co mi to w ogóle, tak jak piszę kod w PHP. No i teraz znowu, trzeba to zaatakować od tej strony, od której tak jakby chcemy, od tego celu, który chcemy osiągnąć, tak? Czyli nie tylko chcemy, żeby ten nasz kod PHP działał, tudzież jakikolwiek inny zakup tylko działał, chcemy też, żeby robił to dobrze i żeby w jakiś sposób był utrzymywalny i w jakiś sposób też odzwierciedlał tak zwany state of the art tego, co mamy w branży, tak? Ponieważ kiedyś się pisało, no, nie mogę powiedzieć pisaliśmy, ponieważ wtedy mnie na świecie nie było, ale jak się pisało w Assemblerze czy w jakichś pierwszych Algolach i tak dalej, też można powiedzieć, ten kod nadal działa, te kompilatory nadal są, tak? Tylko jednak, że to powiem, inżynieria programowania poszła do przodu. I ostatni zarzut to jest oczywiście, co z wydajnością. Tutaj się pojawia problem, który polega na tym, że jak zauważyliście, każda operacja, która została wykonana przez tę operację MapReduce czy filter, ona generuje kolejną kolekcję, to jest kolejna alokacja pamięci, to jest kolejne tak jakby przetworzenie, to jest kolejne umieszczenie nowej informacji, która wcześniej nie istniała, a jest tylko pochodną informacji poprzedniej. Języki czysto funkcyjne, takie na przykład jak Haskell tudzież Scala, chociaż nie wiem, bardziej Haskell na pewno, Scala nie wiem, mają takie mechanizmy optymalizacji, które pozwalają na przykład na to, że jeśli te operacje są, kilka operacji jest po kolei złożonych, to te języki potrafią tak ten kod zoptymalizować, korzystając z metadanych kodów, który istnieje, że jeśli dane są na jakimś etapie filtrowane, to on już wie, których informacji w ogóle dalej nie przetwarzać. My tutaj za każdym razem generujemy kolejny zestaw informacji, więc tak jak mówię, więc oczywiście jest to problem, aczkolwiek tutaj też bym w jakiś sposób chciał zaznaczyć, że
wydajność, ta wydajność nie wydajność akurat w tym przypadku nie powinna mieć żadnego znaczenia, ponieważ jeśli z jakiegoś powodu, na przykład nie wiem, przetwarzamy 1000 użytkowników podczas jednego żądania i faktycznie generowanie kolejnych kolekcji, przetwarzając to przez 4, na przykład, czy 5, czy 10 operacji, generuje nam problem wydajnościowy, to ja bym jednak zadał na początku pytanie, dlaczego przetwarzamy 1000 użytkowników podczas jednego żądania. I to jest w jakiś sposób, w jaki można na przykład uzasadnić właśnie tego typu podejście. Tutaj jeszcze oczywiście chciałem wspomnieć o czymś takim, o czym być może to się nie powinno pojawić jako slajd, ponieważ jest to całkowicie plotka, którą gdzieś po prostu zwyczajnie usłyszałem, ale ktoś gdzieś wspomniał, nie jestem w stanie znaleźć źródła, gdzie to usłyszałem, wspomniał o czymś takim, jak inline'owanie funkcji w PHP miało powstać na ten temat RFC. I nie wiem, ilu z was jest zaznajomionych z C czy C++. Czyli generalnie można uznać, że są osoby, które wiedzą, co to jest inline'owanie funkcji, przynajmniej w C++, tak? Więc chodzi o to, że oczywiście PHP nie ma tak jakby tego etapu kompilacji, ma etap kompilacji, ale nie do kodu tak jakby czysto maszynowego. I chodzi generalnie o to, że to, z czym PHP się specjalizuje, znaczy to w jaki sposób działa, czyli te opkody, które się generują się na podstawie kodu, który jest skompilowany, będą w jakiś sposób w stanie być włączone nie jako wywołania funkcji, ale właśnie jako ciało wrzucone w miejsce, w którym powinno być wykonane. I to jest właśnie bardzo istotne w przypadku właśnie takich operacji właśnie tutaj pokazane, w tych funkcji wyższego i niższego rzędu, ponieważ w tym momencie, jeśli funkcja na przykład map woła jakąś operację na 1000 użytkowników, to nie jest to 1000 wywołań funkcji, to będzie 1000 wywołań tego fragmentu kodu, a to ma bardzo duży wpływ na wydajność. I tutaj właśnie chciałbym w jakiś sposób zacząć dopiero moją prezentację, czyli powiedzieć o tym, co daje podejście funkcyjne. Pierwsza zaleta to jest coś, co dla mnie przynajmniej jest najważniejsze. Najważniejsze dla mnie jest to, że operacje mają nazwy. Czyli to, że to już nie jest jakaś anonimowa pętla, to już nie jest jakiś anonimowy warunek. Oczywiście ten warunek może na przykład wyglądać w ten sposób, że if user has enough points, tak? Czy jest to w jakiś sposób czytelne, ale te warunki mają bardzo duży taki współczynnik rdzy. Kod generalnie rdzewieje z czasem i jeśli te operacje nie są w jakiś sposób nazwane, a są napisane tak bezpośrednio kodem, warunkiem, pętlą, czymkolwiek, to te pętle czy warunki mają takie szybką tendencję do tego, że ten użytkownik potrzebuje mieć wystarczającą ilość punktów. No dobrze, to teraz to ma tyle punktów, to przechodzimy dalej. Ale za miesiąc pojawia się kolejny warunek pod tytułem niech ten użytkownik jeszcze ma na przykład rolę, że on może tutaj wejść. I już jest dopisywany kolejny warunek i już zaczyna się rdza, ponieważ za chwilę przyjdzie kolejny warunek, za chwilę okaże się, że jest jakiś wyjątek i ten wyjątek już nie jest operacją, ten wyjątek jest złożeniem iluś rzeczy, które razem dają problem w kodzie. Drugą zaletą jest to, że tutaj oczywiście zaletą w jakiś sposób subiektywną, ale jednak mimo wszystko jest zaletą to, że każda operacja, każde tak jakby wykonanie tej operacji wyższego rzędu na jakiejś kolekcji danych transformuje to z jednego z dobrze zdefiniowanego stanu do innego dobrze zdefiniowanego stanu. I tutaj jest właśnie taki plus czy minus, dla mnie plus, że nie jesteśmy w stanie zrobić niczego innego. Czyli jest to zawsze, wręcz bym powiedział, matematycznie zagwarantowane, że ta operacja wykona się i dostanie się na wyjściu taką kolekcję, która spełnia warunki operacji, która je przetwarzała. Ostatnio właśnie w firmie mieliśmy taki przypadek, znaczy to był być może jakaś taka po prostu mała koleżeńska pomoc. Pyta się kolega mnie, czy mogę pomóc z funkcją array filter, czy mogę pomóc przefiltrować dane, że może to jakoś ładniej zrobić. I on pokazuje mu funkcję array filter, że mi tłumaczę, w jaki sposób napisać tego closure'a, żeby było ładnie. A to nie, to ja potrzebuję tak tylko, żeby te zmienne takie nule były wycięte. A no to nawet nie musisz nic pisać. O, jak fajnie. Trzecim tak jakby przypadkiem jest taki, jak to ładnie nazwać po polsku, przesunięcie paradygmatu. Chodzi o to, że mamy różne paradygmaty programowania i
W proceduralnym oczywiście jest to pisanie procedur, w obiektowym jest to tworzenie pewnych obiektów, które ze sobą rozmawiają. Oczywiście mówimy o założeniach programowania obiektowego, czyli nie tak jakby o tym współczesnym, że mamy klasy, to mamy OOP, tak jak większość ludzi ma podejście, tylko to, że autentycznie klasy się, znaczy obiekty między sobą komunikują i to tak jakby żyje ten ekosystem. To, czym się szczyci programowanie funkcyjne, to jest składanie operacji, czyli to, że na podstawie operacji jesteśmy w stanie praktycznie wydedukować to, jakich one danych potrzebują. Dane przestają być istotne, ponieważ to, co my robimy, to jest zastanowienie się, jaki jest wynik końcowy i w jaki sposób przez serię transformacji czy serię innych operacji chcemy do niego dojść. I to jest w jakiś sposób zaleta programowania funkcyjnego, że sam paradygmat praktycznie uczynił to założeniem. Kolejną rzeczą, która jest bardzo istotna w dobrym programowaniu funkcyjnym, jest myślenie zbiorami. Czyli oczywiście czasami mamy tak jakby nie wiem, jeden obiekt, jedną informację, jedno coś, ale ogólnie rzecz biorąc, myśląc o zbiorach, automatycznie przestawiamy się z takiego myślenia sekwencyjnego, czyli to tutaj zapiszę to, tutaj odczytam tamto, tutaj coś tego, tylko mamy pewne zbiory informacji, te zbiory informacji są w jakimś stanie, ten stan jest przez kolejne operacje przestawiany na inne stany i wynikowo otrzymujemy informację, którą chcieliśmy otrzymać. Kolejna rzecz, która właśnie wynika z myślenia zbiorami, to, że myślimy operacjami, czyli już nie myślimy tym, w jaki sposób napisać pętlę czy coś w tym stylu, tylko myślimy właśnie o tym, jako o transformacji z jednego stanu w drugi. To, co jest zawsze mówione jako zaleta programowania funkcyjnego, czyli jawna zmiana stanu. Generalnie rzecz biorąc, oczywiście, jak każdy mechanizm, jesteśmy w stanie to oszukać, jeśli to chcemy. Tak? Do funkcji anonimowej można przekazać przez use jakąś zewnętrzną zmienną. Do jakiejś operacji można wrzucić przez cokolwiek, przez refleksję, można wrzucić jakiś inny element. Można w jakiś sposób to tak jakby nadużyć tego mechanizmu. Ale jedno, co jest ważne, to jest to, że to jest zawsze jawne. Jeśli przekazujemy to zmienną przez use do Clojure'a, to jest to widać. Jeśli używamy refleksji, to praktycznie sami mówimy, ok, nie potrafię zrobić tego w inny sposób, muszę użyć tutaj refleksji, żeby dostać się do tego i coś pozmieniać ręcznie w taki sposób, jak jestem przyzwyczajony. Tak? Programowanie funkcyjne co do zasady nie jest łatwe. Ono wymaga bardzo istotnej zmiany naszego podejścia do pisania kodu, naszego tak jakby podejścia w ogóle do myślenia o projekcie, ale ja naprawdę mogę potwierdzić, że jest to warte. Kolejna rzecz, czyli reużywalne operacje. Jeśli nasz system składa się ze skończonej liczby operacji, a większość systemów jednak każdy system ma skończoną liczbę funkcji, oczywiście tutaj nie mówcie mi o tym, że jest backlog projektu na 3 lata najbliższe, bo to oczywiście wszędzie jest, ale co do zasady nasz projekt realizuje jakiś cel i ten cel składa się z iluś operacji, z iluś rzeczy, którą klienci, użytkownicy są w stanie na naszym systemie wykonać. I definiując to jako operację, jesteśmy w stanie po pewnym czasie zauważyć taki zysk, który polega na tym, że te operacje nagle zaczynają się przydawać w zupełnie nieoczekiwanych sytuacjach. Że jeśli mamy na przykład użytkowników, którzy mają tagi, to operacja transformacji na przykład użytkowników do listy identyfikatorów i ich tagów przydaje się na przykład raz w samym temacie wyświetlania tak jakby tej listy w jakimś panelu administracyjnym, w innym przypadku na przykład w przypadku raportowania. W każdym razie ta operacja zawsze kończy się tym samym wynikiem, więc mamy wręcz zagwarantowane, że gdzie jej nie użyjemy zgodnie z przeznaczeniem, bo oczywiście musimy też pamiętać o tym, jakie jest przeznaczenie do danej operacji, to ta funkcja zawsze ma zagwarantowane, że będzie działała tak samo. I tutaj, co za chwilę postaram się pokazać w przykładach, które tak jakby wychodzą trochę wyżej niż sam kod, o wiele łatwiejsze myślenie o samych systemach. Programowanie funkcyjne odnosi się oczywiście jako paradygmat do pisania kodu w pewien sposób, ale wykorzystując pewne koncepty programowania funkcyjnego, jesteśmy w stanie myśleć o pewnych funkcyjnie, o pewnych o wiele wyższych rzeczach. To nie muszą być tylko linijki w kodzie, to nie muszą być klasy, moduły, cokolwiek. To mogą być wręcz całe projekty, które w myśleniu funkcyjnym
jesteśmy w stanie zamodelować sobie w głowie jako konkretne operacje wykonywane na pewnym bardzo wysokopoziomowej rzeczy na innej bardzo wysokopoziomowej rzeczy. I tutaj na przykład przykładem może być request life cycle, czyli czas życia typowego requestu. Ja oczywiście używam w codziennej pracy Symfony, dlatego tutaj ten przykład jest bazowany na Symfony, ale to wcale nie musi być Symfony, ponieważ w większości przypadków frameworków, które na przykład są napisane dobrze, to właśnie na ten sposób. I teraz popatrzmy. W czasie życia aplikacji jest powiedzmy kilka takich bardzo wysokopoziomowych operacji, takich na przykład jak to, że przychodzi żądanie. Tak? PHP udostępnia nam wszystkie dane, których potrzebujemy jako super globalne tablice, tam get, post, files i tak dalej. My transformujemy te informacje na obiekt requestu. To jest już pierwsza operacja. Drugą operacją jest na podstawie tych danych, na podstawie tego, co otrzymaliśmy w poprzedniej operacji, identyfikujemy ścieżkę, którą chcemy wykonać i transformujemy to na informację o tym, jakiego kontrolera użyjemy. Ten kontroler zostaje wywołany, czyli po raz kolejny kontroler jest transformowany na wynik. I w tym momencie na przykład, żeby już nie było wszędzie, że wszystko za każdym transformujemy, możemy na przykład na tej odpowiedzi wykonać na przykład pewne eventy. I w tym momencie jest to redukowanie, używając handlerów tych eventów, jest to redukowanie do finalnej odpowiedzi. I tutaj można właśnie w jakiś sposób ogarnąć, że jest, co do zasady, ten framework działa jak to wywołanie. Gdybyśmy byli w stanie zamknąć te komponenty jako właśnie te funkcje, że get request zwraca request, root bierze go jako wejście, zwraca kontroler bierze go jako wejście, zwraca response i tak dalej, to tak to właśnie mniej więcej działa. Innym przykładem na przykład jest serializacja. Mieliśmy problem, że to powiem, z serializacją, z użyciem JMS Serializera w firmie. Udało się napisać bibliotekę, że to powiem, która została ochrzczona Serializard. I co do zasady, mamy graf obiektów, który, żeby go serializować, potrzebujemy wykonać dwie operacje, normalizacji do prymitywów i formatowania do wynikowego formatu. Jeśli potrzebujemy te informacje odserializować, to po raz kolejny parsujemy te informacje i hydrujemy graf obiektów. Jest to wyrażenie całego projektu jako czterech operacji. Można by to zapisać w taki bardzo, bardzo prosty sposób. Kolejnym przypadkiem jest jedna z moich bibliotek otwartoźródłowych, która znajduje się na GitHubie. Jest biblioteka do parsowania shortcodów. Shortcody to, tutaj można zauważyć bardzo prosty przykład. Shortcode B, który pogrubia tekst, shortcode, który jest zmaczowany, shortcode, który jest przetworzony. I co do zasady, nadal jest to operacja parsowania, operacja przetwarzania, operacja nakładania na tekst źródłowy. Po raz kolejny, trzy operacje, które w żaden sposób o siebie się nie zazębiają. Są to trzy operacje i one są reprezentowane w realnym kodzie w tej bibliotece jako oddzielne trzy klasy, które definiują pewne operacje. I właśnie tutaj też to, co na przykład uczy inżynieria programowania, czyli to, że twórzcie interfejsy, że róbcie tak, żeby te klasy były wymienne, żeby one nie były w jakiś sposób skaplowane ze sobą. Nie wiem, jak dobrze po polsku coupling, ale żeby nie były są skaplowane. I co do zasady, one w tym wypadku nie są. Jeśli napisalibyście jakikolwiek inny parser do tej biblioteki, który zwracałby, tak jak każdy parser w tej bibliotece, tablice shortcodów, które są zmaszowane, które w sobie zawierają informacje o tym, gdzie zostały znalezione, jakie informacje zawierają, to jesteście w stanie ten parser w dowolnej chwili podmienić i w dowolnej chwili użyć z całą resztą tego kodu, który jest w tej bibliotece. Tutaj być może będzie taki przykład trochę może naciągany, ale sam przykład SQL-a jako właśnie w jakiś sposób funkcyjnego filtrowania danych, gdzie można użyć tak jakby zapytania select jako filtrowanie pool, klauzuli join jako filtrowanie tabel, klauzuli where jako filtrowanie niepotrzebnych wierszy. To oczywiście dlatego mówię, że na przykład limit na przykład nie jest filtrem. Limit jest zupełnie inną operacją, która się ogólnie nazywa take while, tudzież take until. Krótko mówiąc, pomijaj wszystko, aż do pewnego warunku. Ale też w jakiś sposób można to uznać za
może naciągany, ale jednak przykład właśnie podejścia funkcyjnego. Innymi takimi przykładami, które już tak jakby nie potrzebują własnych slajdów, jest na przykład operacja walidacji, tudzież operacja na przykład obsługi formularzy, gdzie walidacja jest transformowaniem danych na listę błędów, które one w jakiś sposób zawierają, a formularz na przykład jest transformowaniem, przynajmniej mówimy o takim wejściu formularza, danych, które przychodzą z żądania na obiekt, tudzież inny zbiór danych, który ten formularz reprezentuje. Tak? Też można uznać to za pewien funkcyjny konstrukt. Podsumowując, w programowaniu funkcyjnym jest bardzo dużo rzeczy, które możemy w jakiś sposób pożyczyć, tudzież po prostu zabrać i użyć ich w wielu innych miejscach, użyć ich w wielu innych sytuacjach i w żaden sposób nie tykając nawet tematu, czym jest Haskell, czym jest monada, czym jest monoida, czym jest teoria kategorii, czym są endofunktory. Nie musimy tego w ogóle wiedzieć. Musimy w jakiś sposób jedynie przestawić się na myślenie, w którym nie wykonujemy sekwencyjnych operacji z góry do dołu, a każda operacja, którą wykonujemy, jest transformacją z jednego stanu do innego stanu. Ważne jest tylko to, żeby oba stany, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, były dobrze zdefiniowane. I w tym momencie już można powiedzieć, że używamy programowania funkcyjnego. Kilka linków, których można poczytać trochę więcej. To nie do końca są materiały, z których tak jakby korzystałem, przygotowując prezentację, ale jednak mimo wszystko, jeśli ktoś nie miał z tym styczności, ewentualnie chciałby zacząć, to bardzo polecam, w jaki sposób to jest dostępne. Można to przeczytać, tak jak mówię, slajdy będą usunięte, więc te linki będzie można łatwo kliknąć, łatwo przeczytać. I kilka bibliotek, bibliotek funkcyjnych, które są dostępne w packagiście, w kompozerze, ogólnie w PHP. Tutaj ze swojej strony polecam ostatnią, Nikić Iter, ponieważ zawiera ona bardzo prosty sposób, zawiera masę funkcji, które implementują bardzo dużo funkcyjnych takich jakby operacji, takich właśnie jak map, filter, reduce, takich jak take until, take while, takich jak all, takich jak first. To wszystko są operacje, które w jakiś sposób transformują. Nawet wybranie pierwszego elementu z kolekcji jest transformacją kolekcji na jej pierwszy element. I to takich właśnie masy, takich prymitywów, że to powiem, funkcyjnych ta biblioteka zawiera. Czy może jakieś pytania? Nie ma pytań. W takim razie dziękuję bardzo.